Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Niesforna jazda 26-letniego mieszkańca powiatu wrocławskiego zakończyła się spektakularną kolizją i dachowaniem pojazdu, przynosząc poważne konsekwencje prawne dla młodego kierowcy. Wszystko rozpoczęło się, gdy funkcjonariusze z posterunku policji w Domaniowie zwrócili uwagę na samochód osobowy o wątpliwym stanie technicznym, z zauważalnymi nieprawidłowościami, takimi jak odstające elementy zderzaka czy posklejane taśmą części karoserii. Próba rutynowej kontroli drogowej zamieniła się w dramatyczną scenę, gdy kierowca, zamiast podporządkować się poleceniom policjantów, postanowił zainicjować pościg, ignorując zarówno sygnały świetlne, jak i dźwiękowe radiowozu. Niebezpieczna ucieczka została okupiona kolizjami z pojazdem policyjnym, a desperacka jazda kierowcy Peugeota zakończyła się jego dachowaniem na polu po kolejnym zderzeniu z radiowozem. Podczas interwencji wyszło na jaw, że 26-latek nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, co mogło być jednym z powodów jego ucieczki. Dodatkowo w pojeździe znaleziono skradzione akumulatory z koparki marki Doosan, co dodatkowo obciążyło mężczyznę. Kryminalna wyprawa nie była zatem jedynym wykroczeniem kierowcy. 26-latek był również pod wpływem alkoholu, co stwierdzono badaniem na zawartość alkoholu w organizmie. Sprawa zostanie rozstrzygnięta przed sądem, gdzie młody mężczyzna stanie przed obliczem prawa za szereg przestępstw, w tym za niestosowanie się do poleceń policji, stworzenie zagrożenia dla życia funkcjonariuszy oraz za kradzież. Grozi mu za to kara do 5 lat pozbawienia wolności. Na ulicach Sopotu doszło do niecodziennego zatrzymania przez funkcjonariuszy policji. Wszystko zaczęło się w weekend, gdy patrol Straży Miejskiej zauważył osobowego Nissana, którego kierowca wykonywał podejrzane i nerwowe manewry. Postanowiono bliżej przyjrzeć się zachowaniu tego kierowcy, co doprowadziło do pościgu za podejrzanym pojazdem. Nissan skierował się na ulicę Chmielewskiego i zatrzymał się w miejscu, gdzie obowiązywał zakaz postoju. Zachowanie kierowcy było nie tylko nieodpowiedzialne, ale i zagadkowe. Gdy strażnicy miejscy podjęli próbę wylegitymowania mężczyzny, ten przedstawił się jako obywatel Dominikany, twierdząc, iż nie ma przy sobie prawa jazdy. Jego historia jednak szybko uległa zmianie, gdyż po krótkiej chwili oświadczył, że jest obywatelem Ukrainy. Ostatecznie przyznał, że pochodzi z Rosji, co dodatkowo komplikowało całą sytuację. Sprawa przybrała poważny obrót, gdy na miejsce przybyli funkcjonariusze policji z Sopotu. W trakcie weryfikacji danych okazało się, że kierowca Nissana był poszukiwany, co jednoznacznie zwiastowało kłopoty dla zatrzymanego. Dodatkowo przeprowadzone badanie śliny wykazało, że mężczyzna był pod wpływem amfetaminy i marihuany, co jednoznacznie wskazywało na naruszenie przepisów drogowych oraz przestępstwo narkotykowe. Kierowca Nissana stanie teraz przed obliczem wymiaru sprawiedliwości, gdzie usłyszy zarzuty związane z jego nielegalnymi działaniami. Jego nieprzemyślana ucieczka i próba oszukania funkcjonariuszy, a także posiadanie narkotyków oraz bycie poszukiwanym niewątpliwie spowodują, że najbliższe lata może spędzić za kratami. Incydent ten był tylko jednym z wielu, z którymi musieli zmierzyć się sopoccy policjanci w miniony weekend. Innym przykładem było zatrzymanie 50-letniej kobiety, która najpierw zignorowała polecenie zatrzymania się do kontroli drogowej, a następnie nie reagowała na sygnały dźwiękowe i świetlne wydawane przez ścigających ją funkcjonariuszy. Gdy mundurowi zablokowali jej drogę i zmusili do zatrzymania, okazało się, że kierująca była nietrzeźwa, mając w organizmie 2 promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszała ona zarzuty za swoje przestępcze działania, a sprawa również trafi przed sąd. W gminie Purda w województwie warmińsko-mazurskim miało miejsce polowanie zorganizowane przez koło łowieckie Żubr z Olsztyna, podczas którego doszło do zastrzelenia łosia, gatunku objętego całorocznym okresem ochronnym. W wydarzeniu tym brało udział ponad 30 osób, wśród których znalazł się również były siatkarz Marcin Możdżonek, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej oraz kandydat na prezydenta Olsztyna. Informacja ta wywołała szerokie zainteresowanie opinii publicznej oraz skłoniła prokuraturę rejonową w Olsztynie do podjęcia śledztwa w celu wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia.
Sprawa zaczęła się rozwijać, kiedy do mediów i organizacji ekologicznych dotarła anonimowa informacja o zastrzeleniu łosia. Zabójstwo zwierzęcia chronionego jest poważnym przestępstwem, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie potwierdziła, że prowadzone jest postępowanie w tej sprawie, choć na tym etapie nie postawiono jeszcze nikomu zarzutów. W relacji udzielonej przez rzeczniczkę Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, major Katarzynę Zdanowicz, wyszło na jaw, że polowanie odbyło się 6 stycznia w Graszku, podczas którego pozyskano lisa oraz ciele jelenia. Niestety, w jego trakcie ktoś śmiertelnie postrzelił łosia. Wydarzenie to skłoniło do działania Fundację Niech Żyją, której przedstawicielka podkreśliła, że każda strata dla przyrody, zwłaszcza w przypadku gatunków objętych ochroną, jest poważnym problemem. Sprawa nabiera dalszego ciągu, gdyż okazało się, że organizator polowania złożył zeznania w komisariacie policji w Purdzie, a policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia. Zabezpieczono ślady, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania, w tym łuskę od naboju. Równocześnie prowadzone są przesłuchania uczestników polowania w charakterze świadków, w tym Marcina Możdżonka, którego obecność na liście uczestników polowania wzbudza dodatkowe zainteresowanie. Mimo że Możdżonek zapewnia o swojej niewinności i braku bezpośredniego udziału w zdarzeniu, sprawa wciąż pozostaje otwarta i budzi kontrowersje. Znaczące jest również stanowisko ekspertów i działaczy na rzecz ochrony przyrody, którzy podkreślają potrzebę wprowadzenia dodatkowych regulacji oraz badań dla myśliwych, aby zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości. Tym bardziej, że łosie, będąc gatunkiem chronionym, nie powinny stać się ofiarami polowań, a każdy przypadek zabicia takiego zwierzęcia powinien być dokładnie zbadany i oceniony przez odpowiednie organy. W wielkopolskim wymiarze sprawiedliwości doszło do niezwykłego zdarzenia związanego z działalnością sędziego Daniela Jurkiewicza, który sprawował obowiązki w sądzie rejonowym w Wągrowcu. Gazeta Wyborcza donosi, że sędzia Jurkiewicz, który zyskał promocję na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu w czasie kadencji ministra Zbigniewa Ziobry, miał nie ogłosić kilkunastu wyroków na rozprawach, co wywołało poważne kontrowersje w kontekście przestrzegania obowiązującego prawa. Problem wyszedł na jaw, gdy sprawa jednego z oskarżonych, skazanego w kilku procesach, została przekazana sędziemu Jackowi Bytnerowi. Zadaniem sędziego Bytnera było wydanie tzw. wyroku łącznego, który miał skonsolidować różne wyroki z kilku spraw w jeden. Podczas analizy dokumentacji okazało się, że sędzia Jurkiewicz dołączył wyrok do akt sprawy, ale nie ogłosił go oficjalnie na rozprawie, co w świetle prawa dyskwalifikuje dokument jako prawnie nieważny. Protokół z rozprawy prowadzonej przez Jurkiewicza zawierał adnotację, że nikt nie stawił się na ogłoszenie wyroku, więc sędzia zdecydował się nie ogłaszać wyroku, co jest działaniem sprzecznym z procedurami prawnymi. Dalsze badania wykazały, że sędzia Jurkiewicz dopuścił się podobnych zaniechań w kilkunastu innych sprawach, co spowodowało, że osoby skazane faktycznie odbywały kary za wyroki, które formalnie nie nabrały mocy prawnej. Eksperci prawni podkreślają, że wyrok musi być zawsze ogłoszony, nawet jeśli sala sądowa jest pusta, a informacja o tym fakcie musi zostać odnotowana w protokole rozprawy jako potwierdzenie dopełnienia wymogów formalnych. W związku z tym Sąd Rejonowy w Wągrowcu stwierdził, że wyroki nieogłoszone przez sędziego Jurkiewicza są nieważne i nie mogły się uprawomocnić. W konsekwencji konieczne jest powtórzenie procesów w kilkunastu sprawach, co jest bezprecedensowym zjawiskiem i budzi szereg pytań o jakość i rzetelność pracy w wymiarze sprawiedliwości. W Warszawie stołeczna policja zajmuje się 3 sprawami dotyczącymi uszkodzenia wieńca złożonego przed pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy smoleńskiej. Incydenty te miały miejsce z udziałem znanych postaci politycznych z Prawa i Sprawiedliwości: Jarosława Kaczyńskiego, Anity Czerwińskiej oraz Marka Suskiego. Jak podaje Komenda Stołeczna Policji, wszczęto postępowania wyjaśniające w ramach kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W rezultacie prowadzonych działań możliwe jest wystosowanie wniosków o uchylenie immunitetu zaangażowanym politykom. Zaczęło się od aktywisty Zbigniewa Komosy, który regularnie w dniach miesięcznic katastrofy smoleńskiej składał przy pomniku wieniec z kontrowersyjną tabliczką. Ta sytuacja spotkała się z dezaprobatą polityków PiS, którzy podczas organizowanych uroczystości postanowili usunąć wspomnianą tabliczkę.
W konsekwencji zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Anita Czerwińska oraz Marek Suski w różnych okresach czasu uszkodzili wieniec. Marek Suski uczynił to nawet dwukrotnie, w tym raz podczas ostatniej miesięcznicy. Informacje o tych wydarzeniach znalazły swoje potwierdzenie w komunikatach policji opublikowanych w mediach społecznościowych, które zasygnalizowały rejestrowanie naruszeń prawa przez osoby posiadające immunitet. W związku z tym policja rozważa wystąpienie z wnioskami o uchylenie immunitetu zaangażowanym osobom. Jak podaje rzecznik Komendy Stołecznej Policji, w sprawach tych jest prowadzone postępowanie zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia. Na obecnym etapie prowadzenia śledztwa nie postawiono jeszcze nikomu zarzutów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marcin Kierwiński, zapewnił, że wszelkie przypadki łamania prawa będą rozliczane. Z kolei Anita Czerwińska stanowczo zaprzeczyła oskarżeniom o zniszczenie wieńca, argumentując, że usunięta tabliczka zawierała nieprawdziwe informacje o świętej pamięci prezydencie Lechu Kaczyńskim. Na doniesienia medialne zareagował również Jarosław Kaczyński, wyrażając swoje oburzenie i sugerując, że potencjalne uchylenie immunitetu byłoby absurdem i dowodem na degenerację systemu prawnego w Polsce. Prezes PiS podkreślił również, że nie czuje się zastraszony przez te działania. W wyniku działań operacyjnych prowadzonych przez Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu doszło do zatrzymania 42-letniego mieszkańca tego powiatu, podejrzanego o dystrybucję podrobionych produktów gospodarczych. Konkretnie chodziło o żele do prania, których marka była szeroko rozpoznawalna na rynku. Funkcjonariusze podczas dokonanych przeszukań natrafili na partię tych produktów, której wstępna wycena przekroczyła 32 tysiące złotych, sugerując tym samym znaczną skalę podejmowanych przez podejrzanego działań przestępczych. Cała operacja została zainicjowana po złożeniu wniosku przez ekspertów reprezentujących prawdziwą markę, którzy na podstawie analizy próbek zakupionych przez internetowy portal aukcyjny wykazali, iż skład chemiczny zabezpieczonych żeli do prania wyraźnie różni się od produktów oryginalnych. To doprowadziło do natychmiastowego działania ze strony funkcjonariuszy, którzy w dalszej kolejności zabezpieczyli 359 jednostek tych podrabianych żeli, każdy o szacunkowej wartości rynkowej wynoszącej co najmniej 90 zł za butelkę. Zarzuty, jakie usłyszał zatrzymany mężczyzna, dotyczą naruszenia praw własności przemysłowej, co jest traktowane bardzo poważnie w świetle obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z kodeksem karnym, za tego typu działalność grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na fakt, iż postępowanie w tej sprawie nadal jest rozwijane i trwa analiza pozostałych zabezpieczonych produktów pod kątem ich autentyczności, istnieje możliwość, że do już postawionych zarzutów dołączą kolejne, w przypadku potwierdzenia, że są one również podrabiane. Takie przypadki podważają zaufanie konsumentów do rynku, wprowadzają w błąd odbiorców oraz szkodzą wizerunkowi renomowanych marek, stanowiąc zarazem zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników. Policja i prokuratura kontynuują swoje działania, mając na celu pełne wyjaśnienie okoliczności sprawy i pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych w proceder wprowadzania na rynek podrabianych towarów. Wieloletnia operacja prowadzona przez Dolnośląską Policję i Prokuraturę, ukierunkowana na rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem nielegalnymi substancjami, osiągnęła kolejny znaczący punkt zwrotny. Rozpoczęta 8 lat temu akcja, dokładnie w 2016 roku, nadal trwa, odsłaniając coraz to nowsze wątki i prowadząc do zatrzymania coraz większej liczby osób zaangażowanych w nielegalny proceder. W ramach tej kompleksowej operacji funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, współpracując z jednostkami z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, a także z Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu, już postawili zarzuty ponad 150 osobom, obarczając ich odpowiedzialnością za szeroki wachlarz przestępstw związanych z narkotykami. Choć większość z tych osób już otrzymała prawomocne wyroki skazujące, niektóre przypadki wciąż są w toku postępowań sądowych. Jednak to, co wyróżnia tę sprawę spośród innych, to nieustająca czujność śledczych, którzy nie spoczęli na laurach po zatrzymaniu członków grupy. Świadomi, że przestępcy mieli do dyspozycji niezabezpieczoną broń palną, kontynuowali swoje poszukiwania,
wiedzeni determinacją, by doprowadzić do całkowitego rozbicia struktur przestępczych. Ostatni przełom nastąpił, gdy dzięki skrupulatnej analizie zebranych danych policjanci wytypowali lokalizację, w której mogła znajdować się ukryta broń. Intuicja doprowadziła ich do miejsca, gdzie pod powierzchnią ziemi ukryty był plastikowy kontener. Wewnątrz pojemnika znaleziono broń automatyczną wraz z amunicją, dwa pistolety maszynowe oraz broń krótką, wszystko gotowe do natychmiastowego użycia, co potwierdzało tezę o przygotowaniu przestępców do działań zbrojnych. To odkrycie nie tylko podnosi wagę całej sprawy, ale również stanowi o powadze zagrożenia, jakie grupa przestępcza mogła stanowić nie tylko dla bezpieczeństwa publicznego, ale i dla życia wielu osób. Zabezpieczona broń zostanie poddana szczegółowej analizie balistycznej, by ustalić, czy była wykorzystywana w przestępstwach przypisywanych członkom tej zorganizowanej grupy przestępczej. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.